świetne podłokietniki, no i tyle mogę powiedzieć. Co prawda dzisiaj miało być coś innego, ale będzie właśnie Lloyd. A dlaczego? Ano dlatego, że w sumie na moim bazowym kanale wpadło dzisiaj coś z Ninjago. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No i stwierdziłem, że w takim razie może tutaj też rzucimy Ninjago. No niech będzie taki ninjagowy dzień na obydwu kanałach. Mam nadzieję, że na obydwu kanałach jest już kliknięta Wasza subskrypcja i że nie muszę tego przypominać. Mam takie wielkie nadzieje. To będzie trochę znów składanie w ciemno. Jest to prezent, który dostałem właśnie na urodziny od jednego z fanów. No i zobaczymy, z czym to się je w ogóle, jak ja to złożę, czy ja to złożę. No koła, no to wiadomo, że akurat łatwizna. Czy to okaże się dobrze, bo generalnie wiecie, klocki z AliExpress zachwalam. Są dobre jakościowo, na pewno wyglądowo. Z jakością właśnie niestety różnie też czasem bywa. Ogólnie raczej jest dobrze, ale na przykład ostatnio zdarzyło się coś słabego. Mianowicie niedźwiedź zdarzył się słaby. Pijany niedźwiedź można by rzec. Również zapraszam Was na... Idź stąd, pijany niedźwiedziu. Zapraszam Was na recenzję, jeżeli jeszcze nie widzieliście takowej. Czy tutaj brakuje ręki? No moi drodzy, chyba pięknie zaczynamy tę recenzję, bo nie jest ręka, tylko jest na niepoznaki zielona. Niepoznaki, no kurczę, może po prostu nie mogli zrobić identycznych, żeby nie odgapiać od Lego identycznie, o czym ostatnio zresztą mówiłem też w jednym z filmików, prawda, na moim kanale tutaj, że dlaczego te podróbki tak wyglądają, jak wyglądają, ale dość już może odsyłania do innych filmów, skupmy się na tym filmie. No wygląda to całkiem nieźle. Buźka no identyczna jak z Lego, gdyby była między Lego, to mi się nie kapnął. Tutaj na druki też w miarę spoko, fajna ta, nie wiem, kołatka, haczyk to się nazywa. Strój generalnie naprawdę ładny, fajnie to wygląda, absolutnie. Gdyby stało obok Lego, no mógłbym mieć problemy, w sensie z wyglądu, no minimalne szczegóły. Jak chcę w rękę, to już bardziej czuję, ale główka i ten hełm w życiu bym się nie kapnął, że tutaj coś jest nie tak. Zapomniałem jeszcze o tym naramienniku i myślę, że z motorem nie będę miał problemu, wiecie, już miałem kilka tu zestawów, dokładnie dwa, które składałem w ciemno i sobie poradziłem. W związku z tym myślę, że tym bardziej z motorem nie będę miał problemu. Problemu też mam nadzieję, przynajmniej nie będę miał z tym nadrukiem. Nie będę miał, bo jest w miarę równy, w miarę ładny, w miarę fajny, ok. Props, to też nie jest naklejka. Nie wiem, co mam jeszcze zrobić kompletnie z tym, ale do tego zaraz przejdziemy. Będę będę kombinował, wszak miałem cięższe zestawy do składania i tak jak mówię, poradziłem sobie. I w ogóle teraz nie wiem, co tu robić. Kurczę, jest kierownica, dobra. Miałem się martwić, czy jest kierownica. Jest ta kierownica do chytania, na szczęście. Tu akurat schemat jest identyczny jak w Lego, więc tutaj nie ma żadnego szoczku. No wchodź. Kurczę, coś nie chce wejść. Czy ja coś robię źle? Nie, no robię wszystko dobrze. Okej, tylko coś tak... No dobra, jest ta kierownica. No i teraz co nam zostało, moi drodzy? Zostało nam to... Zgaduję, że tak, no bo mamy tu dwa study. Będę Wam tłumaczył na żywo, co ja zgaduję. Tu zgaduję, że zielone światło będzie tak. No i tu zgaduję, że będzie tak. Natomiast co dalej? Bo mamy... No kurczę, mamy dwie brońki, no to kurczę, aż się prosi, żeby one były chyba tu wszczyknięte. Ej, naprawdę, całkiem niezły design, chociaż to wchodzi trochę ciężko. Naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, że Lego by coś takiego wydało. Oczywiście lepszy jakościowo klocek by trochę był, chociaż ten też nie jest zły, ale to wchodzi bardzo, to naprawdę wchodzi bardzo ciężko. Widzicie, w AliExpress mi się odciski nie zdarzały, odciski w sensie odbity klocek. Czy on teraz mi tu w ogóle wejdzie? Wejdzie, w ogóle spójrzcie, jakie fajne z tego podłokietniki się zrobiły, można by rzec. No spoko jest, no kurczę, spoko jest, no wchodzę tu, to się trochę gorzej trzyma, tutaj mamy katankę, nie mam pojęcia jeszcze po co jest to, bo to jest chyba zapasowa szabelka, mamy chwosta, który jest zepsuty? Nie, dobra, tutaj się chwost wkłada inaczej niż w Lego, spójrzcie, tutaj musimy samodzielnie go sobie włożyć, co jest bardzo ciężkie, dobra, wlazło. I tutaj mamy tą katanę, no które musi mieć faktycznie raczej w ręku, no bo tutaj nie mamy już co z nią zrobić, moi drodzy. Podsumowywując, szybko to podsumowanie przeszło, nie jest źle, świetne podłokietniki, no i tyle mogę powiedzieć. Nie no, żart oczywiście, mówię. Poza tym elementem, który te mi ciężko tutaj wchodziły, nie jest źle, jakościowo jest spoko, wyglądowo, mówię, mógłbym się pomylić nawet, że to jest Lego, nawet tu w ramach zestawu, naprawdę jest, powiedziałbym, bardzo ok. Tym razem więc Ali nie zawiodł. Nie wiem, ile to kosztowało, ale zgaduję, że poniżej dyszki. No od Lego byśmy poniżej dyszki raczej tego nie dostali, nawet w gazetce. Więc jakby jest spoko, akurat tego się bać nie musicie. Wyjątkowo łatwo było dzisiaj wybudować ten zestaw, no ale cóż, no motor nie mógł być wymagający. Ja Wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Mam nadzieję, że subskrypcję jednak zostawicie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wkrótce będziecie oglądać więcej filmów na tym kanale, a że i na mój bazowy kanał pooglądać Ninjago sobie wpadniecie. Dzięki, że byliście jeszcze raz. Do zobaczenia wkrótce. Bye!